roku nie tylko konferencja, zresztą cały sektor 3.0 to jest dużo więcej niż konferencja. Cały ten event jest jednym wielkim sieciowaniem ludzi. Tak naprawdę to jest spotkanie trzech sektorów, nauka takiej współpracy, skutecznej współpracy między organizacjami pozarządowymi a partnerami biznesowymi i sektorem publicznym. More Digital znaczy więcej rozumnej cyfrowości. Jeśli chcemy więcej cyfrowości, to musimy rozumieć, na czym te procesy polegają. I musimy zachować nasz ludzki wymiar, naszą ludzką twarz. Powód, dla którego jesteśmy More Digital, to przewrotność pewna tego hasła. Mamy nadzieję, że ludzie przez to sami sobie dopowiedzą, że oczywiście More Digital, ale też równolegle More Human. Wierzymy, że te nowe technologie będą coraz bardziej wykorzystywane, będzie się pojawiało coraz więcej usług. Tak naprawdę możliwości są nieograniczone. Jesteśmy na konferencji bardzo aktualnej, przede wszystkim z powodu programu Polska Cyfrowa. Program operacyjny Polska Cyfrowa składa się z trzech obszarów. Internet szerokopasmowy, usługi cyfrowe i kompetencje cyfrowe. I właśnie ten trzeci obszar chcielibyśmy, aby właśnie został zagospodarowany przez organizacje pozarządowe. Mamy chyba najwięcej gości zagranicznych, których mieliśmy do tej pory na sektorze 3.0. We will experience a lot of the new trend in the smart technology or the concept of smart. 3D printing is already extremely important. I'm trying to help people how to use mobile technology. I was talking about text donations, I was talking about YouTube videos. Bardzo interesujący prelegenci, bardzo miła atmosfera, duży kontakt, wymiana informacji, wymiana doświadczeń. Inspiracja. Dzisiaj opowiadałem o tym, jak stworzyć ciekawe wideo na ważny temat. O czym mogłem opowiadać? Jak o gadżetach, technologiach i ich możliwości zastosowania w trzecim sektorze. Nagroda sektora 3.0 to wyróżnienie dla organizacji pozarządowej, polskiej fundacji lub stowarzyszenia, które ma szczególne zasługi w promocji nowoczesnych technologii działalności trzeciego sektora. Polecam wszystkim kolejne edycje, bo z roku na rok jest coraz lepiej. No i przede wszystkim ten sektor 3.0 to jest miejsce, gdzie warto być.